Bo tutaj nie widać. Raczej nie, tutaj raczej nie widzę, żeby takie były. No ale motki nie widzę, no pieroństwo, no. Chyba trzeba będzie jednak brać matki z takiej hodowli, kupować, wymieniać, dajmy na to co drugi rok i mieć na przykład niebieski kolor, zielony, fioletowy, żółty, czy tam jaki w skali roku kolejnym i no i mieć wtedy rzeczywiście informację o tym wizualną, że ta matka tam siedzi, a nie szukać ją gołymi oczami. Ciężko tak bez ubarwienia. Co my tu mamy? No jest tu pierzga, typowo pierzga widać. I druga strona również to samo, też pierzga. Dobra, składamy. Tę ramkę na brzeg, a myślę, że tu bym dołożył te puste ramki kolejne. I uzupełnimy puste miejsca. Włóżmy zatem, nie wiem ile tutaj, dwie ramki, trzy ramki nam wejdą. Czyli jedną ramkę bym włożył tu. Niech... A, tu mamy jeszcze chyba jedną ramkę do włożenia. Bo tam ją odstawiłem na późniejszy czas. No, elegancki susik. A tutaj była chyba ramka z pożywieniem, ta o której mówiłem. Tak, z pożywieniem to była taka ala ramka pracy, grubsza. I tutaj mają jedzonko. Mogę im to tutaj zostawić bez problemu. I one sobie będą działały z tą ramką. No, czyli co? Mamy to? Chyba mamy, ja bym to tak zostawił. Nic tutaj bym więcej nie robił. Oczywiście odebrać im kit, żeby miał ewentualnie luźno przy luźniej ja przy kolejnym przeglądzie. Ale słabo ogólnie tutaj w tym ulu, słabo pod kątem zebranego pożytku. Nie wiem, jaki jest tego powód. Dobra, ok. Czyli co, tutaj mamy, możemy zamykać ten ul tak jak on jest. Jeszcze podnieść pewną grupę pszczółek, która się gdzieś tam próbuje okej, zamykamy wodę im za moment uzupełnię. Zatem przymknę im tylko w ten sposób. Tutaj widać mają po kitowane. Chcą, to mają. No i została mi tylko ta półramka. Tu zaraz im zamknę ten daszek. Została mi tutaj ta półramka. Co, to o czym mówiłem, że złapać tą półramkę, odciąć ten czerw wygryziony, trutowy, który jest, bo tu są puste komórki pod spodem, to się już wygryzło i te puste komórki
to co jest puste to odpadnie. Ok. Ok. Gdzie tu jest moje narzędzie? Chyba mi spadło. Tak. A tą półramkę z tym miodem, to co tutaj jest, bo tu jest cały miód. Natomiast tutaj jest też miód, a w tej części są komórki. Ja bym to im dał, komórki trutowe, ja bym im to dał, żeby miały do jedzenia. To tylko wyczyszczę. Ok. No i elegancki. I taką ramkę mógłbym im włożyć do jedzenia, żeby tam nie umarły z głodu. Tutaj jeszcze delikatnie tak cyknąć. Myślę, że to myślę, że to nie jest złe rozwiązanie. Tak zrobię. Dobra, no to wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie mojego tutaj ula jednego, mojego ula drugiego, ula miodnego, nowego ula stworzonego, ula odkładowego. Oczywiście tu im przymknę później za jakąś chwilę w ten sposób, żeby był mniejszy wlotek, to znaczy, żeby nie było jakiegoś rabunku z innego ula, no bo jak będzie duża przestrzeń, to te pszczoły się nie obronią tutaj przed drapieżnikami. Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się.